my! Wysoka wygrana w pierwszym sparingu zimowym. Co byś mógł powiedzieć o tym spotkaniu? Tak, pierwszy noworoczny sparing. Wygrany 5-1. Na pewno takie sparingi są dla nas ważne, bo pamiętamy, w tamtym roku te sparingi przegrywaliśmy, teraz pierwszy sparing wysoko wygrywamy i możemy się cieszyć, ale przede wszystkim musimy wyciągać wnioski z takich spotkań. Napastników rozlicza się z bramy, gdzie dwie bramki, blisko było nawet trzeciej i czwartej. Wysoka wygrana, zaskoczenie, że tak wysoko i gładko poszło z Gwardią? Wynik tutaj jest sprawą drugorzędną. Wiadomo, trenujemy dwa razy w tygodniu i przygotowujemy się pod ligę i najważniejsze, że wszyscy zdrowi zeszliśmy z boiska i wiadomo, wygrana cieszy, bramki strzelane też, ale moim zdaniem zdrowie jest najważniejsze i obyśmy tutaj jeszcze dobrze się przygotowali. Mówisz dwa razy dziennie, a nawet trzy razy dziennie, bo ten sparing to taka jednostka treningowa. Wyniki nie są najważniejsze, ważne, żeby dobrze przepracować ten okres, bo już za miesiąc gramy z Lechem Poznań. Masz rację. Do meczu z Lechem jeszcze trochę czasu, więc jest okazja do przygotowania się i mecz jest jednostką treningową. Realizujemy założenia taktyczne, jakie nam trener nakreśla i to jest najważniejsze. Wiadomo, wynik schodzi na drugi plan. Tak naprawdę to jest początek przygotowania, więc jesteśmy po dwóch dniach treningów. Czeka nas jeszcze ciężka praca i przede wszystkim musimy się przygotować do sezonu. Wiadomo, że sparingi są ważne, ale przede wszystkim musimy zrobić wszystko, żeby do pierwszego meczu z Lechem Poznań przygotować się jak najlepiej.